Cześć kumple moi, z tej strony Boluś, a ja witam was w kolejnym odcinku ze Stranded Deepa i kurczę no, cieszę się bardzo, bo tak nie wiedziałem co dzisiaj nagrać, wchodzę Stranded Deepa i jest nowa aktualizacja. Jest aktualizacja 0.12 i powiem wam, że sam początek już kozacko wygląda. Dopiero właśnie co wbiłem, jeszcze nie wiem co nowego jest. Zaraz wszystkiego się właśnie dowiemy. Na sam początek już widzę, że na pewno pozmieniały się tekstury. I tam już no na wyspie tak samo coś nas czeka. Nie wiem czy też czasami... O kurczę, ale głośno. Troszkę chyba to będę musiał przyciszyć, ale myślę, że zaraz będzie dobrze. No co, zaczynamy od nowa przygodę. Mam nadzieję, że już teraz wrócimy troszkę z aktywnością, bo naprawdę w ostatnim czasie było słabo, wiem. Nie musicie mi tego mówić, ale mam nadzieję, że teraz troszkę więcej też będzie Stranded Deepa. No mam nadzieję, że będzie to fajnie wyglądało. Ojejku, na samym początku już widzę dość ciekawe. Ej, troszkę na pewno są inne tekstury. Wow. Trawa. Fajnie to wygląda. Mamy już na samym początek gadelko, także nie jest tragicznie. O, już mamy jakieś pierwsze statki, widzę. Zaraz pobiegniemy wszystko sobie poszukać, popatrzeć. Kurczę, ej, powiem wam już na samym początku. Wszystko... Ale mega te tekstury wyglądają. Teraz typowo tak trochę jakby w dżungli, można to tak byłoby nazwać. Wow. Wow, jestem mega, mega zadowolony. Na pewno teraz będzie troszkę więcej grania. Możemy sobie już od razu ją zebrać. Później sobie ją zjemy. Jestem ciekawy, co jeszcze nowego jest dodane. Nie, to liście. Już myślałem, że coś tutaj będzie. I wracamy, kochani, wracamy. Nie wiem, czy ten odcinek wyjdzie w piątek, czy w sobotę, bo tak nagrywam to w piątek od rana, jestem po maturkach, ale to taki dłuższy temat a propos maturek, to sobie nawiążemy w odcinku z farminga, bo tam na pewno więcej was troszkę to będzie oglądało. Porozmawiamy sobie na ten temat. Na pewno już co widzę, jest płynna gra, jest o wiele inaczej wszystko widać, tak jak robię szybkie jakieś ruchy. Tutaj na początek możemy pozbierać jednak tą plandekę, bo może nam się przydać. Wow, no kurczę, bieganie, wszystko jest naprawdę teraz mega, mega zrobione. Wcześniej jakoś tak się o te kamienie zapychaliśmy i w ogóle jakby to można było tak nazwać. Co, mamy jakieś tam pierwsze statki, bierzemy to co możemy wziąć z tej wyspy i spadamy stąd, no bo nic ciekawego tutaj za bardzo nie ma. Na pewno skoki już teraz o wiele, wiele fajniejsze. Kurczę. Naprawdę super sprawa, moglibyśmy zrobić najważniejsze rzeczy. I teraz, kochani, to co jest najważniejsze, to crafting. Czy dodali coś nowego? Nie, tutaj bynajmniej nie widzę nic nowego. Nie, tutaj też nic. Jeśli chodzi o farminga, to nie wiemy. Drinks i salves też nic, nic mi nie wiadomo. Także na razie bynajmniej nic nowego tak dość bardzo dużego nie ma. Wykraftujmy sobie właśnie, to jest chyba do sikiery. Czekajcie, będziemy potrzebować, aha, loshing, to idziemy jeszcze, idziemy po liny. I co dzisiaj tu ciekawego możemy zrobić? Na pewno posprawdzamy, właśnie, jestem bardzo ciekawy, czy ten krzak będzie teraz troszeczkę, nie, jeszcze nie można niestety nic z nim robić. Nie, szkoda, już myślałem, że w tej aktualizacji coś z nim zrobią, ale ważne, że coś robią, na pewno te teksturki... Właśnie, czekajcie, jeszcze jestem... Aha, tak wygląda nasz plecak. O, jest wreszcie lina. Dobra, będą dwie? Nie, niestety, ale będzie tylko jedna. Musimy jeszcze tutaj tą skosić i powinno nam starczyć przynajmniej na zrobienie tych podstawowych rzeczy, które na pewno nam się przydadzą w survivalu naszym od samego począteczku. Powiem wam, pogoda mega za oknem. Od dwóch dni temperatura około 30 stopni się trzyma. No troszkę popadało w nocy, ale to jest, nie jest dużo i naprawdę ziemia jest strasznie sucha. Ale tu jest teraz fajnie. Normalnie już się nie mogę doczekać, jak te inne wyspy wyglądają. Naprawdę. Fikusy w ogóle, co tu porobili teraz? Naprawdę, no... Ach, już się chce grać. Kolejny odcinek, nie wiem kiedy, ale pewnie jak najszybciej się pojawi. Dobra, mieliśmy sobie porobić te. Czekaj ta. O kurwa, to jest nóż. A nóż mi nie jest potrzebny. Dobra, trudno. I teraz nie będę miał liny przez to. Dobra, na razie mamy nóż. Aha, zapomniałem. Ale on głośno pływa. No co, no, trzeba będzie szukać od samego początku znów, żebyśmy zrobili sobie tratwę, tak? Także silnik, jakieś podstawowe rzeczy. Tu już widziałem. Jest jedna tratwa, jakby to można, nie no, tratwa, kuter jakiś. Kolejne wyspy. Ja pierdzielę! Ptaki! No, oj, jest!
I to mi się podoba, wreszcie jakieś więcej, coraz więcej zwierząt jest dodawane, no i super. Ale fajnie, ciekawe, czy coś podwodnego, znaczy morskiego jest dodane. Mam nadzieję, że więcej marków, ani piotrków nie będzie. Rybki tutaj w ogóle, jak widzę, jakieś nowe. Czekajcie, bo... Proszę bardzo. No i mamy już liny na tratwę, ale... Czekajcie, jest coś nowego. Tak jakby... Jakby to na drabinki takie. Ale to już mnie wyruchaj na samym początku. Są takie jakby drabinki, po których wreszcie będziemy mogli wchodzić sobie. Fajna sprawa. Na pewno nam się to przyda, bo pamiętacie te nietrudno dostępne statki, co były. Ciężko się tam naprawdę na nie wchodziło. Także to na pewno trochę ułatwi nam. Ej, słyszycie to? Mewy. No nie mogę. Dobra, bierzemy 3. Idziemy za... Ale nas fajnie teraz fale wynoszą. Powiem wam, że nie, no już jestem mega zadowolony. Co, już lecimy na grubości, po grubości na samym... Wow, tu się teraz woda wlewa, tu się... Maczeta, brawo. Coś możemy wyrzucić. Na sam początek, co możemy wyrzucić? Jedno drewno. Dobra, bo ten, tu nam to większość rzeczy się na razie przyda. Czekajcie, wskoczę sobie na mój ponton jak na razie. Wprawdzie, ej, mogę się cofnąć. Czekajcie, ja się cofnę. Zbudujemy sobie już tratwę, bo... Wkurza mnie, nie lubię jakoś tą tratwą. Strasznie długo schodzi, żeby dojechać gdzieś gdziekolwiek na wyspę. Jak już sami widzicie, mam 6 minut. No i na pewno już ta aktualizacja na plus. Strasznie tekstury mi się podobają. To na pewno troszkę umili tą grę dla oka. Jak i dla samej gry. W ogóle inaczej ta gra... Ja pierdzielę, to są chyba mewy, wiecie? Nie, raczej na pewno, no bo tak... Ciekawe, czy da się to zabić i zjeść. To jest bardzo ciekawe. Także co, lecimy od samego początku. Pewnie teraz musimy wyrzucić kilka niezbędnych rzeczy. Ale wyrzucanie jest na pewno fajniejsze. No, bardzo fajne wyrzucanie. Czekajcie, bo ja nie wiem, czy nie dotratwy. No i my młotek musimy sobie zbudować, dobra. No nic, od samego początku bierzemy się za liny. Będziemy mieli liny. To wtedy porobimy sobie młotek i resztę, czekajcie. Ale tutaj mamy teksturki fajne. Wiecie, jakieś odłamki, leżą drzewa, różne takie liście, naprawdę super, super pomyślane, żeby to zrobić. Nie wiem, co mogę oczekiwać jeszcze od tej gry, tak, bo naprawdę wygląda ona teraz przekozacko. Jestem ciekawy, czy jeśli chodzi o fizykę, jeszcze jakieś różne takie rzeczy, to czy coś ciekawego zostało dodane do, właśnie do mapy. Czekajcie, jak mamy teraz liny, na razie nam to starczy, fikus jest. Nie wiem, czy ja nie muszę iść jeszcze po tą jedną boję, wiecie? Bo prawdopodobnie boję się, że bez tego sobie nie damy rady. Mamy na razie młotek. Teraz już sobie sprawdzimy, czy możemy zbudować coś więcej. Czekajcie, barki. Tak, dokładnie, musimy mieć jeszcze jedną tą i poliny. Ale wiecie co, nie, ja nie będę płynął tym, bo mi się nie chce. Prawdopodobnie szybciej będzie, jak pójdziemy sobie lub popłyniemy właśnie. Ale ta cisza właśnie na morzu. Nie, na pewno... O kurwa, co to było? O Boże, jak się przestraszyłem. Jakie to wielkie było, coś pod wodą i pod nogami przepłynęło. Ale się boję, nie? Czekajcie, ja tu tylko otworzę to i spadam stąd. Ej, będzie tu coś w ogóle? O, jest. No ja pierdzielę, ale teraz oszukuję na tych skrzynkach, hej. Się nie bawię. Aaa, ptaszki, kurde. Mam nadzieję, że nie będą mi srały nigdzie na wyspie. Na przykład nie będą przez to zakazić wodę, czy coś w tym stylu, nie? No bo to wiadomo, jak to mewy. Ale kurczę, nie są pobugowane jakoś. Jak na pierwszą aktualizację od razu dodane ptaki, na pewno na plus. Jestem ciekawy, czy jeszcze jakiś rodzaj zwierzęt jest dodany. Fajnie by było. Poczekaj, nas... Kurna, szkoda, że ten, bo jej z maczety bym wydziorgał. Ciekawe, czy nie da się rzucać tą. Wiecie, dzidą. Fajnie by było. Dobra. Aha, pamiętam, spokojnie, wiem gdzie. Idę po liny. Tu są. Także już tą wyspę grzmocimy do końca. Żebyśmy mieli wszystko co najważniejsze. O, mamy dwie liny przy okazji, super, cieszy mnie to bardzo. Dwie liny jak na razie powinny nam... A nie, nie starczą nam. Pójdźmy jeszcze.
Aha, nie ma tu nic blisko już, Wlin. Dobra, zrobimy to co najważniejsze, że musimy zrobić hikierę, zrobić pierwsze przetrwanie, czyli zrobić pierwszy nasz domek, żebyśmy w ogóle mieli zapis, żebym tego nie stracił. Także teraz bierzemy się za tą naszą boję. Czekajcie, to było tak, tutaj mamy. Dobra, super. Ej, ale dziwne troszeczkę. Mieliśmy tylko 5, ale jak zobaczcie, jakie to duże się zrobiło. No trudno, nic nie poradzimy na to. Sikiera na pewno może nam się przydać, bo do szybszego rąbania fikusów. Albo czekajcie, a może znajdziemy sikierę? Nie, dobra, zróbmy ją. Zróbmy tak, oczywiście będzie już nam potrzebna lina od samego początku. Także idźmy po fikusy. Dobra, a to tego to ja wezmę, jak będę szedł z powrotem. Nie, znaczy, kurczę, ja muszę zobaczyć swoje poprzednie odcinki, jakoś nie zwróciłem na to uwagi, ale... Ojej, jakieś tutaj... A nie można tego podnieść, szkoda. Ale to fajnie wygląda teraz ten zachód słońca. Czy nie było właśnie chmur, bo nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale niebo było puste, tak mi się bynajmniej wydawało zawsze. Ale żeby was nie kłamać, to dopiero jak to sprawdzę, to będę wiedział w następnym odcinku, czy to jednak... Tylko mi się wydaje, no bo zawsze to chyba było... No zresztą teraz w ogóle już nie widać. Kurczę, nie mamy teraz nic do zapalenia. Także jak najszybciej musimy zbudować teraz nasz pierwszy do spania. O fuck. Czekajcie, bo ja sam nic nie widzę, nie? Wow, nie, dobra. Spadamy tu na wyspę, idziemy się szybko przespać. Mamy domek, możemy domek. Palm leaf, no nie, dobra, zróbmy ognisko chociaż. Na sam początek. Ja to podpalę. O, troszkę widno nam się chociaż tutaj zrobi. Ale masakra, powiem wam, że masakra. Nie spodziewałem się, że będzie tu aż tak ciemno. Ej, my nic nie możemy zrobić. Czekaj, ja potrzebuję palmy, potrzebuję palmy. Ej, dobrze, mam tą. Przypomniało mi się teraz, że mogę przecież używać zapalniczki. Czekajcie, gdzieś tu były nasze patyki, bo przed chwilą fikusa zrąbałem. No kurde, ukradli. Dobra, czekajcie, palma, palma, palma. Jedna palma, cztery liście, przespać szybko się przez noc. Dobra, jest palma. Troszkę długo mi to zajmie, maczetą. Oj, no nie, przepraszam, że nie będzie nic widać, no ale nic nie poradzę. Musimy niestety ale sobie poradzić na razie bez tego. Postaram się jak najszybciej to zaraz zrobić, żebyśmy mogli tą noc jak najszybciej przetrwać. W ogóle ta palma to poleci, jak ją dziabię tą. Leci. Dobra, mamy palmę. Dobrze, poleciała tu trochę na wierzch. O! Stój, Krzychu. Dobra. Same liście mi są na razie potrzebne. Także liście sobie jak najszybciej zrobimy. Ja pierdzielę, nie wiedziałem, że aż te noce będą aż takie ciemne strasznie. Ja zawsze miałem tą latarkę jednak i dawałem sobie radę. No, ale na początku jest z tym ciężko. Czekajcie, o, odczepiły się, tak. Już mamy palmy ucięte, teraz tylko trzeba to rozpołowić. Będziemy mieli domek, mam nadzieję, że nam da radę się przespać przez całą nockę i wyrzuci mnie rano. Gdzie przekąsimy sobie tylko coś na szybko. Dobra, jest super. Tu chyba mam 4? Mam 4, dobra, możemy spadać stąd. Czekaj, widziałem patyki, daj mi tą. O, tutaj nie było tych patyków czasami? No właśnie, one tutaj były. Dobra, mogę zebrać i spadamy, mamy ognisko. Ważne, że tu jest, chociaż będziemy widzieli co, gdzie i jak. I dobra, czekajcie, teraz musimy stworzyć ten nasz domek. Nie wiem, czy on, bez młotka go chyba można. Save. Dobra, mamy pierwszy save, także już jest ok i sleep. Prześpimy się. I zaraz zobaczymy, czy nas wyrzuci rano. Mam godzinę 4:40, lepiej nas nie mogło wyrzucić, naprawdę. Jest, jesteśmy prawie uzupełnieni na full. Także czekajcie, ja muszę co jedynie teraz zrobić, to ściąć na szybko. Ściąć na szybko kilka fikusów. Żeby mieć w ogóle coś na tratwę. Dobrze pozbierałem te plandeki, wiecie, bo... Czekajcie, ja muszę przyświecić, bo nie widzę. Dobra, tu są dwa. Dobra, tu jest kolejny fikus. Ile my w ogóle tego... Ja w ogóle to dziabię? Nie, dziabię chyba. Czekajcie. Kurczę, ale lipa. To jest w ogóle fikus do zdziabania? Ej, chyba nie. Chyba nie. Ale pierwszy...
A nie, no wprawdzie tak, tu są fikusy, dobra. Wiem gdzie. Kurczę, wczoraj tak dzionek byłem wam niewyspany, strasznie jestem, bo obrączka zawiozłem. Było po pierwsze, wróciłem dopiero do domu w nocy, rano maturki. Także za dużo czasu nie było, czeka się 16 będzie? Nie. Ale musimy to narąbać. Wprawdzie lepiej jakbym rozbił tą. Wiecie. Ej, nie ma fikusów chyba. Ale jest ciemno, jak ja nie lubię tak grać. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to. Może wytnę tam trochę tej nocy. Dobra. Na szybko musimy coś działać. Wiem, że jeszcze za dużo nie widzicie, ale już jest lepiej na pewno niż wcześniej. Ja bynajmniej już widzę trochę palmę. Widzę te zarysy. Mam nadzieję, że w komputerze później po wyrenderowaniu nie będzie aż tak tragicznie. Kurczę, mogłoby się nam... O, dobra. Ważne, że już się oderwała. Dwa razy dłużej schodzi chyba z rąbaniem. Maczetą, a sikierą. Także poprawili na pewno to, bo wcześniej szybciej to szło, więc... pomiędzy sikierą a maczetą nie było za dużego... rozmachu. Dobra, mamy... jeszcze... O, idzie. Jest wschód słońca. O! Od razu sobie zjemy kokosy. Mam nadzieję, że nie zabrali nam tej możliwości, że możemy je teraz pić, jeść i nie będziemy wymiotować. Na pewno byłoby to troszkę wkurzające. Także super, na początek dnia będziemy mieć dzisiaj cały dzionek, żeby przepłynąć gdzieś nakolwiek na wyspę i sprawdzić jeszcze coś ciekawego, co nowa nam aktualizacja dała. Jutro na pewno już pojawić się powinien jakiś farming, pewnie coś z Bolusiowa. Powinno coś pojawić się z... Albo nie wiadomo jak z Bolusiowem jeszcze, wiecie, bo dostaniemy poprawę, będę robił poprawę nowe... Czekajcie. Gdzie to jest? Ej, co się z tym stało? Ej. No drink. Aha, dobra. Nie, jest okej, okay, już ogarnąłem. Czyli normalnie, pijemy z tego normalnie, na luzie. A co z jedzeniem? Dość fajnie teraz je. Na pewno fajniejsze ruchy niż wcześniej. Dobra. Bez zbędnego gadania, bierzemy co mamy zabrać i spadamy z tej wyspy, bo nic ciekawego tutaj nie mamy. Ognisko nam się wypaliło do końca, sprawdzimy jeszcze po drodze. Czekajcie, muszę wziąć młotek. Wziąć młotek i postawić teraz. Ojej, mi nie było potrzebne tyle. Ale dobra, nic nie szkodzi, przyda nam się na pewno na początek wyspy od razu. Dobra, super. Na początek nam starczy. Bierzemy. Czekaj, co tu jest? Jak tym się pływa? Czekajcie, bo nie ogarniam. Ej, co jest? Aha, dobra, teraz pływamy bokiem, dobra, bo nie mogłem tego ogarnąć, bo wcześniej, wiecie, tak inaczej w ogóle siadaliśmy na tej tracie naszej. U Jezu, przyjebie. Ale się ciężko steruje, naprawdę. Widzę w luj różnicę. Czekajcie, tu jeszcze coś było, czy nie? Jak nie, to już płyniemy sobie na nową wyspę. Nie, chyba tu już nic nie było. Spadamy, to kiedyś sobie zwiedzimy, jak będziemy mieli już motorówkę. Muszę zanurkować do wody, sprawdzić, czy poprawili widoczność. O, ale troszkę nam przylagowało, ale to już nic nie szkodzi. Ważne, że jest jakaś większa wyspa. Widzę już jakiś statek, bo już tutaj widzimy drzwi. To jeszcze tego błędu nie poprawili. Może to i dobrze. Z daleka chociaż widzimy, czy jest po co płynąć. Dziwnie, że ta tratwa teraz bokiem pływa. Może no... Ale wprawdzie... nie jest źle, bo wcześniejsza, jak pamiętacie sami, zasłaniała nam strasznie ekran. To tak. To co wcześniej mi płynęło, nie wiem czy to kurna nie była płaszka, no bo to nie zaatakowało mnie, wow, mamy duży statek, no i o to chodzi. Ale teraz wygląda typowo taki tropikalny, trochę się nam zmienił ten Stranded Deep. Wcześniej to był taki rozbitek na takiej pustyni, jakby można to było nazwać. Zaraz zobaczymy co ciekawego tutaj jeszcze będziemy mieli na... Tu nic. Zawsze tu... O Jezu, ale mi przyjebało drzwiami, ty. Lornetka, jest, mamy sikierę. O, proszę bardzo, poprawili. Jest i nóż, super. Poprawili, zawsze wcześniej było
Była tylko jedna skrzynka w środku, dlatego się nie opłacało tam często schodzić, bo nie było nic ciekawego i teraz tak, przydałby się silnik. Nie, nie mamy silnika. Mamy kolejną sikierę. Mamy antybiotyk, także... Dobra, kochani, to jest blisko wyspy. Ja sobie lecę to teraz zostawić. Nie, jeszcze sprawdzę, tylko tu nie ma skrzynki, bo często była. Jeśli chodzi o wskoczenie tutaj na górę, nic ciekawego nie ma, także możemy stąd już spadać. Wow, trochę by mnie obaliło. Ale jesteśmy na wyspie, jest super, to już mi się podoba strasznie. Jest, jest moc. Dobra. Teraz na pewno szybciej się rozbudujemy. Teraz jak już wybiorę sobie, kochani, jedną wyspę, tak już będę się na niej budował. Dobra, pozbieramy na razie najważniejsze, to nie możemy już wszystkiego zebrać. Idźmy taki na szybki przegląd wyspy. Czy coś ciekawego tutaj się jeszcze pojawiło? No wiadomo, ta wyspa jest troszkę... Nie, jednak nic jeszcze nie zrobili. Ja mam nadzieję, że zrobią coś więcej. Czekajcie, no ta wyspa taka na rozbudowę, na sam początek. Nie wiem ogólnie, gdzie jest reszta wysp. Chciałbym się tak bardziej na środeczku wybudować. Dlatego też... O kurczę, mamy kolejne dwie łodzie. Za dużo surowca tutaj nie ma na pierwsze budowanie. Większość by było do jeżdżenia. Co z lornetką? Czekajcie, bo... Pierwsze chwili... No kurczę, szkoda, bo... Coś się zbugowało. W pierwszej chwili sami widzieliście, było. Była możliwość zobaczenia czegoś. Co, wprawdzie... Pierwszy nasz taki domost... Byłaby spoko, kurczę, ta wyspa, ale no mówię, nie chcę strasznie się rozbudowywać. Albo dobra. Wprawdzie nie mamy nic do stracenia. Co, tutaj ta polanka? Nie, bo tutaj jest ten statek. Idźmy trochę dalej. Dzisiaj za dużo nie pobuduję, ja sobie pobuduję chyba poza odcinkiem to. Także co, bierzemy pierwszy tu nasz ten domek, to najważniejsze. Loshing Palm. Dobra, spoko. Dobra, wyrzućmy to, co jest niepotrzebne. Pójdźmy jeszcze sprawdzić, co mamy. Ale to teraz wszystko ładnie wygląda. Będziemy tutaj gromadzić materiał na nasz statek. Kurwa, wiaderko, żebym wywalił. Ale ładne kamienie są. Ej, w ogóle trochę rzeczy mi poznikało. Ale teraz on strasznie daleko to wyrzuca, ty. O, patrzajcie. Dobra, nóż jest do wywalenia już. Może nie miał trochę tam się drzewa czy coś. Nie, nóż tam zostaje. Sikiery zostają. Maczeta jest do wyrzucenia na razie. I teraz tak, patyki. Patyki nam się przydadzą zaraz na budowę. Nie, na pewno są poprawione tekstury, strasznie są poprawione. Z samych no wszystkiego jest poprawione, widzę. Nawet palmy mają troszkę inne odcienie teraz. Także co mnie bardzo cieszy. Młotek zostaje. I my spadamy sobie na szybko dookoła, oblecieć wyspę. Zabrać ten antybiotyk, bo może nam się w niedługim czasie on przydać. Kurde, liście, nic ciekawego tu nie zrobili, no. Zjemy sobie to. Dobra, opiętzlowaliśmy. Czekajcie, może ogólnie dziura statku by była. Ale fajnie jest teraz w wodzie. Sino. Sino, naprawdę fajnie. Fajnie porobione. Ja wskoczę tu, czy nie bardzo? Wskoczyłem, dobra. Nie, nie bardzo. Nie, no jestem. Serio myślałem, że tu drzwi można otworzyć. Aha, tutaj nic niestety, ale nie ma już na końcu. Czekajcie, to było na górze. Tak, to było na górze. No, skakuj, skakuj mały. Bierzemy to, co najważniejsze i spadamy stąd. Bo jeszcze tam widziałem dwie łódki, także chcę to dzisiaj na odcinku mieć. Job do wody. Czekajcie, coś ciekawego tutaj mamy. No nic bynajmniej na razie nie widzę. Jestem ciekawy, jak te pułapki wodne, nie pułapki, tylko sidła? Nie wiem, jak fachowo się nazywa, bo nie interesuję się rybami. Siatka, nie. Jedź zarzuć, kurde, co to się zawsze mówiło, żeby zarzucić na ryby, takie wiecie, to co jest taka siatka, to one tam wpływają i nie mogą wypłynąć, no wiecie, o co mi chodzi, nie? Kurde, no to wyrzucanie troszkę za daleko mi się wydaje, że jest. Ale odwalone to teraz jest totalnie. Kamień już ładnie ogarnąłem. Mniej więcej już wiem, na jaką odległość odchodzić.
Dobra, nie będziemy pływać. Tam widzę kolejnych kilka małych wysp, albo nie wiem, albo dodali więcej wysp takich małych. O kurczę, tutaj ile mamy tych rzeczy, patrzajcie. Klub, klas. O kur. Jeżeli teraz mnie wyłają. No ja pierdzielę, szmata. Znaczy szmata, że Cloud ubranie, nie? Jest! Jest! Jedna z najważniejszych rzeczy, które od samego początku nam się przyda. Cieszy mnie to bardzo. Dobra, płyniemy jeszcze na jedną. Są dwie? Są dwie, ja cię kręcę, nie mam pytań. Mamy latarki. To jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, bo sami widzieliście, jak trudno jest... Co to było? Cokolwiek zrobić w nocy. No, wyspa jest biedna. Ja zobaczę, jak będę miał chęć, teraz pogram sobie poza odcinkiem, nie? To ja się przeniosę na jakąś wyspę, żebyśmy już się tam budowali, żeby nie tracić czasu na odcinku. Zbieram sobie teraz najważniejsze rzeczy, żebym to mógł wszystko pozabierać ze sobą. I tak zrobimy, że właśnie pewnie znajdziemy się na innej wyspie. Co, nie będę przedłużał, bo czekajcie, przebiegnę jeszcze tutaj sobie po tej stronie zobaczyć, czy cokolwiek tutaj mamy, to jakaś wyspa jest tam strasznie daleko. Także nie w tą stronę, będziemy bardziej chyba sobie płynąć w tamtą stronę teraz. Nie no, jaka jest poprawiona optymalizacja, jak się szybko obracamy. Wcześniej to tak FPS-y skakało, że nie dało się rady nic zrobić. I dobra, i płyniemy na następną wyspę, także w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Ja wam dziękuję, kochani, serdecznie za uwagę. I kiedy następny? Nie wiem, jakoś w następnym tygodniu, myślę, że może w... wtorek? Będzie chciało mi się grać, będzie chciało mi się odkrywać od nowa tą grę. No i co? Zostawcie łapkę, dobijmy tak z tysiaczka chociaż, nie? Jak na takim odcinku, nawet 1500 by nie było źle, bo ostatnio wam się nawet fajnie udało nabić. I co? Do kolejnego, na razie, trzymajcie się, cześć!